When you're thinking, damn, what is this? That's us. Making speakers bam when it hits like what? Keep it summer jams with that West Side stuff. Everybody hands in the air straight up. Put them to the sky so high, now jump. Jam something crazy when that bass line bump. We just getting started with that... Siemano, siemano, TV Meksykano, witam was serdecznie. Zmarzłem, patrzcie, jaki mam czerwony nos. Słuchajcie, znajdujemy się, gdzie się możemy znajdować? Znajdujemy się tu, gdzie ostatnio nagrywam, czyli na starej fabryce. Tu, gdzie właśnie jedna z pań pytała się, czy można zrobić tu sesję zdjęciową. Oczywiście, że można. Chyba nikt nie pogoni. Jak widzicie, nic się zbytnio nie zmieniło od tej pory. Co mogę wam powiedzieć? Kurde, zimny, zimny poranek. Bardzo zimny, chłodny. I strasznie przenikliwie zimny wiatr, więc naprawdę polecam czapki, bo chyba sam ją nałożę. Jak słyszycie, pod moimi nogami wszystko trzeszczy, ponieważ jest tu kupa szkła. Mówię to dla tych, którzy nie byli. Są też tutaj do zwiedzania. Zaraz wam pokażę, za mną tutaj z tyłu widzicie te wejścia. Są to wejścia do dawnych, słuchajcie, ci co nie byli, to może nie wiedzą, dawnych biur oraz siedzib pracowników. Także oczywiście opuszczone jest wszystko. Nie wiem, czy słychać, jak chodzę po szkle, ale jest tu mnóstwo szkła, bo czasami tam z góry, nie wiem, czy będzie widać. O, widać, właśnie tam z góry, gdzie jest mój palec. O, tam stamtąd czasami potrafią spadać całe szyby i rozbijają się tutaj na tej podłodze, także bezpieczne to nie jest. Cóż wam mogę powiedzieć? Przyszedłem tutaj nagrywać, ponieważ mam tutaj niezły spokój. Jest to ciekawe miejsce do zwiedzania dla urbexów. Ja już się zwiedzałem kilkanaście razy, także znam tu wszystko na pamięć, każdy kąt. Nic się tutaj raczej nie zmienia zazwyczaj. A dobrze mi się tu nagrywa te materiały właśnie na przykład z sensacji XXI wieku, którą właśnie niedawno nagrałem. Dosłownie przed chwilą tutaj, a trochę z wami pochodzę, będziecie mieli okazję nie tylko popatrzeć na mój zmarznięty ryj, ale także na to, jak to wygląda i czy coś tu się zmieniło. Dla tych, którzy tu jeszcze nie byli, to może to jest pierwsza wycieczka, my pochodzimy generalnie tylko po hali, już na górę nie będziemy wchodzić. Co mogę powiedzieć, słuchajcie, no... Przede wszystkim zacznę temat live'a, bo miałem się wczoraj odpalić, gdyby major coś tam zaczął... szumieć, tak bym powiedział. No, nie zaczął szumieć. Chyba trzeba się czasami oglądać za plecy, wiecie, bo tu są takie hałasy, że nie wiadomo, czy jesteś sam, czy ktoś za tobą chodzi. Chyba przetrzeźwiał moim zdaniem, bo nawet gdzieś jakieś na lajcie padły jego teksty w stylu, że to była fikcja z Fiodorem, że to nie miało na celu coś w sensie takim, że nie miało to na celu mi obrażanie, więc że to tak, tylko tak sobie było powiedziane. Nie wiem, czy zmiękła mu dupa, czy co. Czy to kolejny pierd, a zaraz jak się napije, to będzie jak zwykle znowu jakiś inny pierd. Trudno powiedzieć. Nie odpaliłem się, słuchajcie, bo pomyślałem sobie, że nie poniżę się aż do takiego poziomu, jaki zrobił major, czyli podczas mojego live'a sobie tam gaworzył na mój temat bardzo soczyście na przykład. No, natomiast pomyślałem sobie, że nie poniżę się aż taką mędą nie będę i nie będę dla niego robił w ten sposób. Natomiast słuchajcie, jeżeli mnie sprowokuje do tego, na 100% się odpalę i zrobię mu wtedy na złość. I jestem pewien, słuchajcie, możecie to sobie oglądać przy okazji, jak to wszystko wygląda. Właśnie tam gdzieś macha się szyba. Nie wiem, czy słyszycie. Teraz nie słychać akurat. I jeżeli naprawdę mnie sprowokuje do tego, gwarantuję, że się odpalę. Robiliśmy to, znaczy ja robiłem, w sumie już to robiłem na wakacje bodajże. Te lub poprzednie bodajże. Albo te, kiedy to właśnie była taka mała wojna. Możecie też pooglądać przy okazji. Jakieś fajne tutaj graffiti są. Dosyć ciekawe nawet. Ktoś sobie się postarał i ma talent. No, także nie odpalałem się dlatego. Cóż mogę jeszcze powiedzieć? Słuchajcie, no, pewnie o gotowaniu. Kurczę, ciężko będzie teraz gotować w terenie, bo nie ukrywajmy, piździ, no, piździ, zimno jest i nie chce mi się marznąć, kurde, na podwórku gotować. Wiem, żeby było fajnie to oglądać. Może jak się trafi jakieś słońce i tak dalej, bo obecnie naprawdę jest zimno, jest chłodny wiatr i tak dalej, nie?
Co do Krzysztofa, no to ja bardzo chętnie, panie Krzysztofie, poczekam. Mam nadzieję, że panu ktoś pokaże ten film. Kiedy pan ma zamiar zwrócić za przegrany zakład, ma pan zwrócić kwotę za farby, czyli kwotę, którą pan zapłacił. Podejrzewam, to będzie około 100 paru złotych, które pieniądze z chęcią przeznaczę na prezenty dla widzów i to dla widzów obiecuję w 100%, że właśnie o to mi chodziło, że jeżeli pan Krzysztof przegra, a wiem, że dzisiaj dostaje lub jutro lub wczoraj dostał wypłatę za filmiki, więc na pewno ma pieniądze, więc czekam z chęcią na pieniądze od pana Krzysztofa, które przegrał w zakładzie, gdzie jest to sfilmowane, a pieniądze te myślę, że tam będzie 100 ileś złotych, bo więcej myślę, że nie wydał na te farby, przeznaczymy właśnie na gadżety dla widzów, które bym oczywiście rozdał i to z chęcią bym to zrobił. I skorzystalibyście wy, również i ja, bo dla mnie to też sprawia przyjemność, kiedy mogę wam coś wysłać, o ile mam taką możliwość. Więc mam nadzieję, że ktoś panu Krzysztofowi pokaże ten film, mam nadzieję, że pan Krzysztof się odniesie. Słuchajcie, nawet kurwa tu przyjechał samochód, tego to nie wiedziałem, tego to tu nie było. Słuchajcie, Beskitu, kto tutaj go wciągnął, to ja kurwa nie wiem, ale... No patrzcie, a może to Audi Majora? Po remoncie, zaraz zobaczymy. Kurczę, nie widziałem tego, gdzie? Tak gadałem do kamery, że nie spojrzałem. Spójrzmy na te super auto. On chyba nawet spalony było trochę. Popatrzmy z bliska. Spróbuję wam to sfilmować. Ale jaja. No proszę bardzo. No ale samochodem ktoś tu przyjechał. Tak jak widać. No ciekawostka, nie było samochodu, jest samochód. No. Palony na pewno był, bo widać. Audi Majora i tyle. Major, twoje Audi. Tak wygląda. Po remoncie. Lifting przeszło. Także słuchajcie, cóż mogę powiedzieć? Zaraz będzie sensacja XXI wieku. Czy będzie to z Mario dzisiaj? Nie wiem, raczej nie, bo Mario dzisiaj dostaje pieniądze. A kiedy Mario dostaje pieniądze, wtedy Mario znika przynajmniej na tydzień lub na dwa tygodnie. Potem jeździ jak zwykle po szpitalach i tak dalej. I po raz kolejny powtarzam, że hejt, który jest związany z Mario, że ja go rozpijam i tak dalej. Słuchajcie, ja nie muszę go rozpijać. Wierzcie mi, że czy ja mu dam, czy ja mu nie dam, to Mario i tak się napije. Teraz będzie przepijał swoje pieniądze, które tam dostanie z opieki lub tam nie wiem skąd, bo on też ma tą grupę inwalidzką, tak jak mówiłem. Oczywiście, no, tak jak w przypadku ludzi pijących alkohol, zapomnijcie, że on kupi sobie sam okulary, na pewno nie. Czy wpłacać mu? Nie wiem, słuchajcie, nie wiem. To jest wasza wola. Ja tam od tego się umywam. Ja tak jak powiedziałem, ja nie chcę, ja już raz zaczepiłem temat jeden, przez co do tej pory mam kłopoty i problemy. Także jak będzie chciał Mario sobie zbierać, może ktoś mu wpłaci, może nie. Ja, to już wasza sprawa, ja do tego się nie dotykam. Jak swoje numery konta poda, to już wasza wola, co zrobicie z tym. Ja na pewno nie będę zbierał ani na live'ach, ani na filmikach, ani nic z tych rzeczy, bo ja nie chcę mieć potem jakichś oszczerstw i kłopotów z tego tytułu, więc to będzie wasza dobra wola. Więc tak jak powtarzam, z Mario raczej filmów wątpię, żeby były. Myślę, że za jakieś 2-3 tygodnie. Więc pobujamy się, będziemy się bujać trochę ze mną. Nie wiem, jak tam Major jest ustosunkowany do mnie teraz. Być może coś już nagrał, jeżeli nagrał, to na pewno obejrzę i się do tego odniosę. Także co do mojego rapowania, oczywiście dalej powtarzam, są to żarty, nie biorę tego ostro na poważnie. Po prostu słuchajcie, taki krótki tekst z podziękowaniami i z pozdrowieniami dla, oczywiście dla wszystkich widzek, tak jak mnie prosiła jedna z widzek, no zrobiłem to, szczerze mówiąc, zajęło mi to godzinę, więc się długo nad tym, w cudzysłowie, nie spuszczałem, więc, ale myślę, że w miarę wyszło. Dostałem parę rad, za które dziękuję. No i cóż mogę powiedzieć, live w niedzielę, teraz robimy luzik, odpoczynek. Spokój, na pewno jakieś materiały będą, jak nie z Mario, to ze mną. Może coś wymyślimy jeszcze innego, zobaczymy. Najgorszą informację, jaką dostałem, niestety jaką dostałem, to jest to, że wyjazd urbexowy ma być odwleczony aż na wiosnę, ponieważ, no powiedziałbym z przyczyn technicznych, ja to tak nazywam. I słuchajcie, mimo wszystko to,
i tak kupię te rzeczy, które, na które zbierałem, żeby nie było. Więc oczywiście, że jak kupię, jak tylko kupię, pokażę wam wodery, pokażę wam oczywiście kask i dobrą latarkę czołową. Być może jak się uda jeszcze w planach tak trochę dalekosiężnych, no myślę, że za tydzień, z półtora jest plan taki, żeby wybrać się na bunkry do Osowca. Stamtąd też mogą być ciekawe materiały, być może nawet i nagram oprócz normalnych materiałów, czyli zwiedzania bunkrów, bo kiedyś już to nagrywałem, ale tych materiałów chyba już nawet u mnie na kanale nie ma. No to słuchajcie, to może jeszcze jakieś sensacje przy okazji, bo miejsce jest wspaniałe do robienia sensacji XXI wieku, jak też również i do zwiedzania. Więc cóż mogę powiedzieć, zapraszam na kanał. Widzę, że tutaj pan major najpierw wielce krzyczał, bo mu kurwa trochę alkohol do bańki wszedł, po czym kurwa strasznie majty się spięły i zluzowały się, jak nie wiem, czy oglądał ten materiał, czy nie, który zripostowałem. Pewnie oglądał, a nawet się nie odniósł. Także majty popękały w szwach i tego się spodziewałem, bo major zawsze był bohaterem w momencie, kiedy jest pod wpływem. Taka racja z mojej strony. Także pozdrawiam was serdecznie. Mexicanus 1 nadal nie pije. Zaraz będzie 7 miesięcy. Słuchajcie, dziękuję też za telefony. Ja od razu wam mówię, że ja nie odbieram wszystkich telefonów, nie odbieram numerów zazwyczaj, których nie znam. Jeżeli nie mam zapisanego numeru, słuchajcie, lepiej napisać do mnie SMS-a. Ja wtedy ewentualnie oddzwonię. Natomiast dziękuję tym, z którymi miałem okazję rozmawiać. Dziękuję też tej osobie, którą pozdrawiałem wczoraj przez bodajże tą nową postać przebieraną, która mi wysłała te dwie dyszki, na pewno się przyda na coś tam, na wyjazd, na jakiś wyjazd dołoży, lub na przeznaczę na piwo zerowe, albo przeznaczę po prostu na żarcie, lub dołożę do tych urbexowych rzeczy. Także pozdrawiam jeszcze raz, prosto z hali. Mexicano jest jeden. Szkoda, że nie ma tego napisu i jebać konfidentów. Albo to akurat nie tutaj. Trzymajcie się. Siemka, to w sali obok. W hali. Trzymajka. Trzymanko. Siemanko.